Witamy Państwa w kolejnym odcinku Starek Sigi. Po godzinach naszym gościem jest drużyna, która gra bardzo dobrze, no ale niestety w końcówce jednak gra dobrze, przegrywa jak zwykle, możemy też tak to nazwać. Drużyna wraz do Twojej szkoły Grudziądz, Fabian Chodyna, witam. Patryk Stankiewicz, witam bardzo serdecznie. Fabian, przede wszystkim pytanie do Ciebie na początek. Gracie naprawdę bardzo dobrze. Gracie w pojedynkach z tymi silnymi drużynami, naprawdę piękny futbol. Czego brakuje? Czego brakuje? Na pewno brakuje kropki na D. Nie ukrywam, że w grupie, w której graliśmy przeciętnie, ale gra w tej pierwszej lidze zdecydowanie się polepszyła. Z meczu na mecz naprawdę gramy ciekawą piłkę. Z tego też takie wyniki. Czego brakuje? No my sami nie wiemy, czego brakuje. Czasami gdzieś tam lekka dekoncentracja. Nie jest źle. Myślę, że no raczej już zagramy w barażach, a w barażach wiadomo, nie będzie łatwo, ale postaramy się zajść jak najdalej. Patryk, czym jest spowodowane to, że w tym ostatnim fragmencie gry ty z Fabianem siadasz na ławce, macie omówione jakieś te zmiany, jak to wygląda, że w tym momencie wy, które, te dwie najlepsze strzelby zamiast w tej ostatniej minucie, w tych ostatnich dwóch minutach robić wszystko do przodu, no to nagle wy siedzicie na ławce. Czym jest to słowo? To znaczy my jesteśmy dobrani w pary tak jakby i się zmieniamy parami. Każdy ma swojego zmiennika i po prostu jak brakuje siły, to podchodzi się do ławki i zmiana. Każdy ma swojego tam partnera, nie? A może było warto zaryzykować, wycofać Marka w tej ostatniej minucie? Jak no raz myślicie? Już tak zaryzykowaliśmy i nic z tego tam nie wyszło. Nie wiem, w jakiej to było fazie pucharowej, ale no tak, z Ultimate. No i co? Dostaliśmy dwie bramki zaraz z połowy i tyle z tego wyszło. Nic to nie dało. Fabian, żółta kartka dla Piskorskiego. Za co? Szczerze powiedziawszy, to nikt z nas do końca nie wie, jak to wyszło. Sędzia powiedział nam, że Tomek niby powiedział, że gramy na gwizdek. Tomek z kolei powiedział, że on takiego zdania w ogóle nie użył. Twierdził, że to zawodnik z drużyny z Bydgoszczy. Zdania są podzielone, na końcu sędzia przyznał się, że nie wiedział do końca, kto to powiedział. Dobrze się stało, że nie straciliśmy bramki na samym początku. Udało nam się utrzymać bezbramkowy rezultat. Tyle. Patryk, powiedziałeś, że wiesz, to słuchamy Ciebie. No, Fabian jednak okazało się też wiedział, więc to chciałem to samo powiedzieć. Spoglądając tak, no możemy tutaj też doszukiwać pewnej niekonsekwencji, bo czasami karamy, pozwalamy na brutalniejszą grę, a karamy tak naprawdę za głupstwa. Jak Wy to oceniacie? Moim zdaniem sędzia Gryckiewicz, który jest bardziej doświadczonym arbitrem niż tutaj Papierowski czy Bzdawka, bardziej skupia się na grze niż na takich właśnie, jak powiedziałeś, głupotach, za które się kara, czyli tam jakaś, nie wiem, piłka jest 20 cm, 20, no to może już to jest jakaś tam znaczna odległość, ale no dosłownie, no nie jest po prostu na linii, się gwiżdże takie rzeczy. Zmiana jest tam, no po prostu nie jest w strefie przeprowadzona i też już się za to daje kartki. Rozumiem, że jeśli tam zmiana jest, nie wiem, schodzi ktoś przy jednej bramce, a przy drugiej wchodzi, no to takiego czegoś nie powinno być. No ale jeśli to jest dosłownie metr czy dwa od strefy, no to takich rzeczy nie powinno się zwracać uwagi. Moim zdaniem przynajmniej. A właśnie sędzia Papierowski czy Bzdawka się na takich sprawach skupiają bardziej niż na grze. I sędzia Rasmus jeszcze chciałbym dodać. Pozdrawiam. Fabian, jak ty to oceniasz? Tutaj podzielam zdanie Patryka. Powiem szczerze, że my sami nie wiemy, jak to wygląda, bo naprawdę tutaj te wszystkie mecze rządzą się swoimi prawami. W jednym meczu nie gwiżdżą tego sędziowie, w drugim meczu gwiżdżą. Myślę, że większość drużyn pewnie potwierdziłaby to, co mówimy. Powinni jakby skupić się na samej grze, a nie na takich jakichś tam małych mankamentach, które czasami no nie wszystkie drużyny przestrzegają. Dla nas tak naprawdę i dla wszystkich pewnie drużyn liczy się sama gra i przyjemność z gry. No cóż. Tutaj też wracam do tej sytuacji, kiedy to bodajże Giełszczyński ciebie tak
trochę potraktował w pierwszej połowie takim ostrym wejściem. Tak, tak, ale tam na pewno faulu nie było. Nie było. Przeprosiliśmy się przez przypadek, dobrze wybił piłkę, ja wszedłem jakby w jego między jego nogi i przewróciłem się z tego też powodu, ale tam na pewno faulu nie było. Jesteście najlepszą grudziącką drużyną, tak wynika to wszystko z tabeli. Tutaj Patryk, twoi koledzy z Grudziąc Teamu są no jednak tą drużyną słabszą, mimo że również potrafią zagrać dobre spotkanie. Jednak chciałbym się ciebie zapytać o ten transfer. Jak to się stało, że znalazłeś się w WSD? Mogłeś się chyba tego spodziewać. Jak to się stało? No, nie wiem, myślałem, teoretycznie na papierze mamy zawodników takich, których tu jeszcze nie było widać w tym sezonie. Jak Klamczyński czy no Grudziński, no był tam raz czy dwa. Ale patrząc po tym składzie, no jakąś tam widziałem szansę, żeby powalczyć na tej gali finałowej jednak w końcu. No nie wiem, no Maciek Gzela pytał mnie owszem, czy do końca w sumie to nie wiedział, czy się zgłosi z drużyną. A ja tam zapytałem się kiedyś Fabiana, czy jest szansa, żeby można było zagrać w twojej szkole. Fabian porozmawiał z chłopakami, zgodzili się, no i tak to już jest. Fabian, patrząc na wasz zespół, to tak naprawdę te super strzelby. Ty, Stankiewicz, Budziński, Majka, Piskorski. Wy tutaj ciągniecie ten zespół strasznie do przodu. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, drużyna jest drużyną, tutaj nie ma pojedynczych jednostek, no ale nie ukrywamy, że z roku na rok nasza drużyna jest coraz starsza, a z roku na rok przybywają do Stalex Ligi odmłodzone drużyny. My tutaj skupiliśmy się teraz jakby na troszeczkę odmłodzeniu składu, stąd też Patryk Stankiewicz, nasz nowy nabytek i Łukasz Budziński. Cóż chcieć, no my z roku na rok staramy się zajść jak najdalej. Niestety właśnie gdzieś tam zawsze na końcu czegoś nam brakuje. Ten rok, tego roku też nie skreślamy, bo tak jak sam powiedziałeś, gramy ciekawą piłkę, ciekawą dla oka, z tymi silnymi drużynami naprawdę sobie radzimy i to nie jest jakaś przepaść, chociaż wiemy, że niektórzy zawodnicy grają, są z przeszłością ekstraklasy, można powiedzieć, futsalowej, albo grają w ekstraklasie futsalu. My się nikogo nie boimy. No właśnie. Jesteście jedną z tych grudziąckich drużyn, która była bardzo blisko wejścia w ogóle na podium halowej Ligi Piłki Nożnej Stalex Liga. Grudziącka drużyna jeszcze nigdy nie zdobyła żadnego medalu. Kiedy? Kiedy? W tym roku. Zawsze gdzieś tam odpadamy w tych ćwierćfinałach albo w barażach, znaczy właściwie w ćwierćfinałach brakuje nam zawsze czegoś, albo tutaj jakiegoś z kolegów nie ma, albo trafiamy na naprawdę silną drużynę. Nie wiem, jakiś mamy uraz do Rafmixa, bo chyba dwa lata z rzędu cały czas na nich trafiamy i gdzieś tam początek jest ciekawy, w końcówce gdzieś czegoś zawsze brakuje. Miejmy nadzieję, że w tym roku nam się to uda. Zresztą pewnie wszyscy chłopacy też tak myślą. Będzie dobrze. Właśnie, dobrze. Nie chcecie trafić na Rafmixa. Patryk, z kim jeszcze byś nie chciał grać, jeżeli awansujecie przez baranże do fazy ćwierćfinału? Z kim bym nie chciał grać? Na pewno z Rafmixem, owszem. I myślę, że z Eurodrobiem jednak nie chciałbym zagrać. Chociaż jak oglądaliśmy to nasze spotkanie, to myślę, że nie zagraliśmy źle i z każdym da się tutaj wygrać w tej lidze. A z Eurodrobiem nie wiem, ale prowadziliśmy 1-0, prowadziliśmy 2-1, 3-1, no i zawsze w tej końcówce czegoś zabraknie. Myślę, że Rafmix i Eurodrób to są dwie takie drużyny, na które nie chciałbym trafić. No i oczywiście na Unisław Team, jeśli wróci Kaczkowski. No właśnie, Kaczkowski ciągnie ten zespół. Panowie, dziękuję wam za przybycie. Wiem, że też trochę się śpieszycie do Grudziądza. Fabian Chodyna, Patryk Stankiewicz byli moimi państwa gośćmi. WSD, twoja szkoła Grudziądz. Do zobaczenia, do usłyszenia.